Jak Bibi odwiedził księżyc. Cześć dzieciaki! Znów jesteśmy w moim warsztacie. Niedawno kupiłem fajne narzędzie do naprawy samochodów. To klucz nastawny. Oj, zaczekajcie chwilę. Warsztat Bibiego, słucham. Cześć, rozmawia z tobą kosmonauta Kowalski. Mamy problemy na księżycu. Nasz księżycowy łazik przestał się ruszać. Słyszeliśmy, że jesteś dobrym mechanikiem. Czy możesz nam pomóc? Ho, nie mam pojęcia. Nigdy nie byłem na księżycu. To nic strasznego. Wyślemy cię na księżyc. Serio? To świetnie. Długo o tym marzyłem. A jak mnie tam wyślesz? Możesz wybrać sam. Wszystko przygotujemy. Ho, świetnie. Wtedy napiszę teraz. Tak, po pierwsze, chcę lecieć w stroju Ironmana. Leci tak fajnie. Po drugie, w wojskowym samolocie myśliwskim. To dopiero jest super. Tam jest broń. Pach, pach. A jeśli obcy mnie zaatakują, będę mógł się bronić. A trzecia opcja, w rakiecie. To już w ogóle coś innego. Siedzisz tam jak w beczce. O, a wy co myślicie, dzieci? Czym powinienem polecieć? Przemyślałem twoją listę transportu na księżyc. Cóż mogę powiedzieć? Strój Ironmana nie zadziała. Nie ma wystarczającej ilości powietrza, aby polecieć na księżyc. Szkoda. Samolot odrzutowy niestety też się nie nada. Ma on za mało paliwa. To niedobrze. Pozostaje tylko rakieta? Tak, tylko w rakiecie możesz dotrzeć do księżyca i wrócić na Ziemię. Start rakiety jutro rano. Będę na czas. Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da. Maliowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i wszystko jest w porządku. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, start! Oha, lecimy! Wow, ale pięknie! A oto księżyc. Zaraz lądujemy. Musimy zapiąć pasy bezpieczeństwa. Och, dotarliśmy. Musimy założyć skafander kosmiczny i butlę z tlenem. Jak wiecie, na księżycu nie ma powietrza. Dlatego wszyscy astronauci oddychają tlenem z butli. Hurra! Jestem na księżycu! Oj, ale super! Jestem taki lekki! Hop! Dzieci, czy wiecie, dlaczego mogę skakać tak wysoko na księżycu? Ponieważ grawitacja na księżycu jest mniejsza niż nasza na Ziemi. Jestem jak piórko! A oto księżycowy łazik. Cóż, zobaczmy, co się stało. Dlaczego ten łazik nie może się poruszać? Aha, wszystko jasne. Kurz księżycowy na baterii słonecznej. Dzieciaki, oto bateria słoneczna. Gdy słońce świeci na baterię, generowany jest prąd elektryczny. Dzięki temu działa silnik księżycowego łazika. Teraz bateria jest pokryta warstwą kurzu, a promienie słoneczne nie mogą dostać się na jej powierzchnię. Ojoj. Pomyślmy, przyjaciele, jak usunąć kurz z baterii słonecznej? Mamy wybór aż trzech opcji. Po pierwsze, wiadro z wodą i gąbka. Umyjemy baterię. Druga opcja. Wezmę zapasową butlę z tlenem
otworzę zawór i usunę kurz z baterii. No i ostatnia opcja. Weźmiemy zwykłą szmatkę. Każda mama używa takiej, gdy sprząta dom. Spróbujemy, co będzie lepsze. O, dokładnie tak. Chodźmy umyć baterię słoneczną. Ojoj, co za sztuczka. Woda zamarzła. Zapomniałem, że na Księżycu jest bardzo zimno. Okej, usuniemy kurz z baterii słonecznej za pomocą butli z tlenem. Tak. Oj, ale się przestraszyłem. Zapomniałem, że ważę mniej na Księżycu niż na Ziemi. Strumień gazu z butli uniósł mnie w górę. Dzieci, nigdy nie dotykajcie butli z gazem i nie odkręcajcie zaworu. To bardzo niebezpieczne. Cóż, teraz pozostaje wytrzeć panel słoneczny szmatką. Musimy pamiętać, żeby była sucha. Mokra od razu zamarznie na Księżycu. Tu jest bardzo zimno. Hop. Jeszcze troszkę. Gotowe. Teraz bateria jest jak nowa. Halo? Ziemia? Jak mnie słyszycie? Tu Bibi. Słyszę cię bardzo dobrze. Jak się masz? Zadanie wykonane. Możesz włączyć łazika. Świetna robota, mechaniku Bibi. Hurra! Naprawiłem łazika. Lecę z powrotem na ziemię. Na naszą ciepłą, zieloną ziemię, gdzie rośnie mój ukochany bambus. I tak oto odwiedziłem Księżyc, naprawiłem łazika i było super! Jak Bibi odwiedził fabrykę samochodów. Bibi od bardzo dawna chciał zobaczyć, jak w fabryce zbierają samochody. I oto znalazł czas wolny i mógł obserwować ten proces osobiście. Może i my zajrzymy na fabrykę razem z nim. Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da. Maliowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i już wszystko jest w porządku. W fabryce zawsze jest bardzo głośno. Pracuje tutaj mnóstwo robotów, maszyn i innych mechanizmów. Dlatego trzeba założyć specjalne słuchawki, żeby nie popsuć słuchu. Produkcja samochodów zaczyna się od ramy. Ona musi być bardzo mocna. Na niej mocowane są wszystkie ważne elementy samochodu. Silnik, przekładnia, zawieszenie i układ kierowniczy. Następnie wstawiane jest nadwozie samochodu. Korpus jest przystosowany do kierowcy i pasażera. Potem do samochodu podłączane są koła. Bez kół samochód nie może jeździć. Ale nagle zrobiło się jakoś cicho. Wszystkie mechanizmy zamarły. Nic nie rozumiem. Przecież przed chwilą wszystko działało. I tu Bibi zauważył, że główny kabel zasilania jest obluzowany. Możliwe, że mocowanie zanikło i kabel wyskoczył. Musimy coś z tym zrobić. Przecież ze względu na urwane przewody nie dociera prąd. I roboty nie mogą produkować samochodów. Jak to dobrze, że wziąłem narzędzia. Tak. Na początek trzeba wyłączyć dopływ prądu w tej hali. Ale jak to zrobić? Może być ten? Nie, ten za.
brawur wykorzystuje się w przypadku pożaru. Albo ten. Nie, to rura gazowa. Wtedy może ten. Tak, to jest wyłącznik, który wyłącza prąd. Gotowe. Prąd jest odłączony. Teraz można bezpiecznie wrócić główny kabel na jego miejsce. Muszę wybrać odpowiednie narzędzie, żeby to zrobić. Może być klucz płaski? Oh, nie, one wkręcają nakrętki i śruby. Wtedy może użyć tego narzędzia? Oh, nie, to szczypce. Przeznaczone są do przecinania przewodów. Wtedy może to. Tak, to śrubokręt. Pasuje. Przykręcimy nim tę śrubę. Gotowe. Można włączać prąd. Potem Bibi kontynuował swoją wycieczkę. Złożone na dworze są zamieszczane siedzenia. Na nich będzie siedział kierowca i pasażerowie. Następnie w samochód wstawiane są drzwi. Czego brakuje naszemu pojazdowi? Zgadza się. Brakuje szyb. Na tym etapie montowane są szyby przednia, boczne i tylna. Teraz nadszedł czas na maskę i bagażnik. Pozostają małe drobiazgi, reflektory i lusterka. Super! Dowoli napatrzywszy się, jak roboty zbierają samochody, Bibi pojechał z powrotem do swojego warsztatu. Dziękuję za ciekawą wycieczkę, Bibi.